Hej, dzisiaj zrobię fornetti. Ciasteczka możemy wykonać bardzo szybko. Wykorzystujemy ciasto francuskie i ja tu wykorzystałam nadzienia owocowe. Ale myślę, że też można wykorzystać jakieś inne, wytrawne, które będą pasować na przykład do barszczu. Spróbuję teraz mojego wypieku. Chrupią. Ciasteczka są przepyszne. Zasługują na łapkę w górę. A teraz szybkie info. Liga ciasteczkowa trwa. Do każdego komentarza dołączcie emotkę ciasteczka. Dzięki temu możecie wygrać. 10 ciasteczek wygrywają Zuzia Kurzydło i Maciej S79. Mistrzynią zostaje Wiktoria Ciejka. Otrzymuje 20 ciasteczek. Gratulacje. Potrzebujemy 300 g ciasta francuskiego, jedno jajko, 2 łyżki powidła śliwkowego, 2 łyżki róży, 150 g konfitury z moreli, garść suszonych moreli, 150 g konfitury z jagód. Zaczynam pieczenie fornetti od przygotowania ich nadzienia. Pierwsze nadzienie będzie morelowe. Do tego można wykorzystać gotową już konfiturę, albo ja, tak jak ja będę robić, posiekam jeszcze trochę do tej konfitury suszonych moreli. Pokroję je na mniejsze kawałeczki. Pokroiłam morele. Spróbowałam morele, pyszne są. Dokładam teraz konfitury morelowej, żeby mi się połączyły w całość. Mieszamy. Zaglądajcie na mój kanał, subskrybujcie, tu pojawia się przycisk. Klikajcie, będziecie na bieżąco, a ja dzięki temu mogę rozwijać swój kanał. Nadzienie morelowe mam już gotowe. Przygotuję teraz różano-śliwkowe. Mam konfiturę z róży, przygotowaną przez moją mamę. To jest własnej roboty. Dokładam do tego, tak myślę, 2 łyżki śliwkowego powidła. Łączymy. Zabieramy się do krojenia ciasta francuskiego i nadziewania fornetti. Ja ukroję tak, w taki prostokąt. Złożę sobie to tak na pół. Takie będę robić do skosa te fornetti. I górną część tutaj ponacinam. Cztery, niech będą cztery kreseczki. Zaglądajcie na Facebooka, zostawcie lajka, followujcie na Instagramie. Są tam wszystkie nowości i bonusowy filmik też tam znajdziecie. Oglądajcie. Nadziewam ciasteczka najpierw konfiturą różaną. Przykrywamy bokiem ponacinanym i ja myślę, że widelczykiem sobie to poskleję. Teraz zrobię morelowe i podobnie przykrywamy i łączymy brzegi. Jajko rozbełtałam i posmaruję teraz nasze ciasteczka, żeby to nabrało takiego pięknego koloru, jak się będą piekły. Wkładam do piekarnika nagrzanego 200 stopni na 10-15 minut. Ciasteczka upieczone, jest bardzo fajny przepis, szybki. Morela, nie, rewelacyjny, bo z tymi suszonymi morelami. Trafiony, zatopiony.